Jesteśmy dzisiaj w międzyrzeckim rejonie umocnionym. Zamierzamy pochodzić sobie trochę po korytarzach przez 2 dni. Jesteśmy już pod jednym z pancerwerków. Zeszliśmy na dół. Za bardzo nie widzę, co tam się dalej dzieje. Ciemność. Ale tutaj zatrzymaliśmy się na chwilę na przepakowanie. I za chwilę ruszamy. Słabo tutaj cokolwiek widać w tych ciemnościach, ale doszliśmy do pierwszego dworca, dworca Marta. Proszę bardzo. Mam już, o, jest właśnie jeszcze jakiś opis. Co prawda poprawiany, nie oryginalny, ale jest. No raczej w oryginalnym miejscu. Mhm. Mamy już pierwszy suwenir, który znaleźliśmy, latarkę. No, trochę zamoczona, pewnie nie działa, ale sprawdzimy, jak wyschnie. Może ruszy. Może spróbuję pokazać trochę dworca. No, coś tam widać teraz. To trochę kawałek szerszego korytarza. Podejdźmy dalej, może będą bocznice. No tutaj nic nie ma. Tutaj nie ma podłogi. Gdyby była podłoga, było widać tory. Tutaj były dwa perony. Tak jak wszędzie. Miejsce, gdzie te kolejki mogły się mijać. Doszliśmy już prawie do dworca Dora. Jesteśmy aktualnie w wartowni. Tu jest okienko strzelnicze. I dalej jest okienka widok na korytarz, w którym przyszliśmy. W kilku miejscach są takie zakręty niewielkie. I na tych zakrętach umiejscowione właśnie strzelnice, strażnice, z których można było w razie czego ostrzeliwać zbliżającego się korytarzem nieprzyjaciela. Trochę wody mamy. Dwa małe pomieszczonka tutaj w tej strażnicy. Tutaj też jesteśmy już w części, gdzie jest zachowana podłoga. W tych chodnikach widać, że tutaj w tym miejscu za bardzo nie widać, ale są tory kolejki wąskotorowej i no, takie płytki chodnikowe. Mamy niewielki zakręt i za chwilę wejdziemy na dworzec. I jest dworzec. W jedną stronę i tutaj droga w drugą stronę. Jesteśmy właśnie już na głównej drodze łączącej północ z południem. Jak zresztą nam ten napis obwieszcza. Idziemy sobie głównym chodnikiem. Tutaj widzimy w tym miejscu wokół jakiejś góry piachu. Jest w wielu miejscach można zauważyć takie góry piachu, piach sypiący się gdzieś ze ściany. Zazwyczaj on się sypie z miejsca, gdzie jest jakby zamurowany chodnik, tak to wygląda. Natomiast są to miejsca przygotowane przez Niemców pod ewentualną dalszą rozbudowę systemu. I po prostu po wojnie Polacy chcieli sprawdzić, co jest za tymi ścianami najczęściej z cegieł. Jak tutaj widać kawałek ściany z cegły. No i po prostu pozostawiali te dziury. I z tych dziur przez wiele lat no, nasypał się ten piasek. Woda tutaj naniosła tego piachu luźnego. Dlatego w tych niektórych miejscach jest on tak widoczny. Tutaj widać, że ktoś próbował trochę opanować ten piasek i zrzucił go na jedną stronę chodnika, żeby nie trzeba było się po nim tak wspinać. Ale właśnie jest przyjemnie sucho tutaj, dzięki temu pieskowi. Ktoś tam zostawił jakieś świeczki, widać. Coś się pali. A więc ktoś jest, prawdopodobnie jest jeszcze tutaj w tym systemie dzisiaj. Jesteśmy na dworcu Emma. Tu jest wejście do jednego z pancerwerków. Natomiast przed tym wejściem jest stary, pozostawiony wentylator.
pochodzący z czasów, kiedy tutaj po wojnie funkcjonowała fabryka odlewnia. Kiedy? Po wojnie. W czasie. To chyba po wojnie była, w czasie wojny. W czasie wojny też tutaj działała fabryka. Fragmenty silników do samolotów robili. Mhm. Przynajmniej w części chodników. Tu mamy drogę do kancelarka z tamą taką postawioną. Szkoda, że się z tym krzakiem nie przycisnął chyba. Ciśnij się, ciśnij. Chyba musisz mi potrzymać plecak. Nie go podasz. Tutaj dużo wilgotności, ale tam w oddali widać światło. Idziemy do tego pancerwerka. Nie byliśmy w nim nigdy, bo nie pokonywaliśmy tej tamy. Myśleliśmy, że jest tylko ta dziura na górze. Natomiast są jeszcze drzwiczki niżej. Idziemy zobaczyć, ponieważ z daleka widać światło. Więc prawdopodobnie szyb jest z góry otwarty. Nie dotarł mi koło pucha. No jest u góry kratka. Widać światłość w oddali. Trochę żaba. Słaba. Jakaś żaba. O, pływa. Wparła tutaj. Stąd już nie wyjdzie prawdopodobnie. Jesteśmy ciągle w górnym korytarzu. Doszliśmy do miejsca, gdzie jest trochę bardziej mokro. Chwilę wcześniej było bardzo charakterystyczne echo. Później jeszcze może nagramy coś, jak się uda. Ale jesteśmy w miejscu, gdzie kapiemy wodę. Sufitu. Widać, to wszystko przecieka. Widzicie rdzawe zacieki, prawdopodobnie z brojenia tych ścian. Tu widać, jak nam pięknie woda leci. Idziemy głównym korytarzem, znaczy zeszliśmy z głównego korytarza właśnie i idziemy w kierunku głównego wjazdu do systemu. Tu po drodze właśnie zauważyliśmy taką oto konstrukcję. To prawdopodobnie są filtry, które były założone na tej rurze. Trochę jest to za mała rura jak na rurę powietrzną. Być może jakaś woda tu była. Kto wie? Przy nami jest dworzec ludzi. Potem zakręt. Cztery? Trochę ich tam lata. Dochodzimy właśnie do głównego wjazdu do systemu. Za chwilę zobaczymy, jaka jest pogoda na zewnątrz. Oczywiście wjazd jest zamknięty piękną, ciężką kratą na wielkich zawiasach. A tam jest świat zewnętrzny. Pogoda całkiem przyzwoita, trochę tutaj cieplej przy wyjściu niż w środku. I tyle można powiedzieć na ten temat. Tam natomiast jest ciemność, z której przyszliśmy i do której zaraz powrotem pójdziemy. Jest. Trafiliśmy na jakieś dziurę w ścianie, która wyglądała tak w jednym z chodników. I trochę wody tutaj jest. Udało się przejść po tych rozkładających się patykach, żeby znaleźć jakiś szybik,
całkiem, a nawet szyb. Dość pokaźny. Przy czym wygląda, jakby na górze był zasypany albo zabetonowany. No, nie wygląda to na nic drożnego. W każdym razie prowadzi do góry jakaś rura i prowadzi też stalowa drabina. Drabina wygląda całkiem solidnie, tylko że nie za bardzo chyba jest po co tam wchodzić. Na planie niczego nie ma tutaj w tym miejscu, jest tylko jakieś właśnie pomieszczonko, ale nie jest zaznaczone, że to miałby być jakiś szyb czy pancerwerk. Jeszcze zerknę pomieszczenia w bok, bo też coś tutaj jest. Muszę ostrożnie, żeby nie wpaść, bo podejrzewam, że tej wody jest trochę dużo tutaj. Tak by wynikało z poziomu podłogi po drugiej stronie. Więc robię to dość ostrożnie. Tutaj. Aha, to jest druga połowa tego szybu. Jest szyb przedzielony w połowie ścianą. Może uda mi się dostać na drugą stronę i się nie utopić. Jestem po drugiej stronie ściany. Także szyb do góry. Natomiast po tej stronie nic nie widać tutaj. No dobrze, czas wracać do korytarza. Zapach siarkowodoru już troszeczkę tutaj czuć z powodu tych rozkładających się patyków. Tak, dobrze. Dobrze. Weź do mnie latarkę. Nagrywa się. Witam. Jesteśmy. Tak, ktoś nas tutaj próbuje straszyć. Jesteśmy w jednym z pancerwerków. Weszliśmy sobie z systemu, klatką schodową. Tutaj widzimy rury. Wentylacja do całego systemu. O, tutaj idą rury i w dół tutaj do szybu i na dół. Tutaj ten szyb jest dość ładnie zabezpieczony z góry. Są poręcze, wszystko ładnie. Trochę wody tutaj jest, prawda? Jest i klatka schodowa do góry. Tak mi się wydaje, że tutaj kiedyś była trasa turystyczna. Wydaje mi się, że raz właśnie byłem tutaj. Zeszło się na dół do systemu i tam do tego dworca głównego. Tam ten ponad kilometr. Z powrotem. Jesteśmy wyżej. Wydaje mi się, że widzę jakieś światło. Za tą ścianą. Nie widać nic. Jest cieplej, jest. O, no proszę, wyjście ewakuacyjne. Murek. Za tym murkiem jest piasek. Taki pionowy szybik z drabiną zasypany piaskiem. Jak trzeba się wydostać, to trzeba murek rozwalić, piasek się wysypie, wybrać resztę i można po drabince do góry wyjść. O, mamy kopułę chyba. Tak, kopułka. Też zabezpieczona z góry jakąś blachą.
Co tutaj? Aha, dużo wody. Pomieszczenie mogło być zbiornikiem paliwa do miotacza ognia. I tak prawdopodobnie było, bo powyżej właśnie jest jakiś mechanizm, jakiś włas. Być może właśnie to był miotacz ognia. Co tutaj mamy? Pomieszczonka małe. Tutaj widać jakieś światło. Tam jest. Trochę obsypane, obwalone. Tu było główne wejście. Kraty. Idziemy zobaczyć kraty. Tak, jest wejście z kratą, przez którą się za bardzo przejść nie da. Idziemy po krzywy na zewnątrz. I gdzieś w jakimś lesie jesteśmy. Prawdopodobnie jest to las, tylko taki placek leśny gdzieś w środku pól z bunkrem. A więc chyba czas iść na dół. Tutaj trochę przyjemnie i ciepło było, ale trzeba wracać do tego chłodu. Same pancerwerki właśnie, jak widać, są dwupoziomowe. Plus z dolnego poziomu jest szyb i zejście do systemu. Schodzimy na dół. Tu mamy właśnie górę szybu zakryta dechami leżącymi na kracie, więc się trzyma. Ale idziemy klatką schodową, która jest obok. O, tutaj widać te wszystkie rury doprowadzające powietrze do systemu i do samego pancerwerka pod spodem, znaczy się do koszar. Magazynów, które są na dole, i koszar. Natomiast pod nami, tutaj już w dół, jest szyb. Idziemy z powrotem w dół do systemu. Idziemy ruszyć dalej. Idziemy dalej jednym z korytarzy. Tutaj ten korytarz jest dosyć malowniczy z powodu nacieków, zacieków i wszelakich przecieków, które widać, słychać oraz czuć. Założę chwilę dyfuzor, żeby pokazać te nacieki. Które tutaj wszędzie na ścianach są. Już takie widać nawet dość mocno wypukłe, osadzające się wszędzie. O, tutaj nawet takie ładne tarasy widać. Jesteśmy na dworcu Friedrich. Oj, zobacz, na coś wpadłem. Tutaj co prawda nie ma, ale tam. O, tutaj kawałek jest. Napis Bahnhof Friedrich. Tam dalej widać naszą świeczuszkę, którą postawiliśmy. Tutaj za chwilę będziemy iść dalej na południe. Natomiast najpierw odbijemy kawałek w bok. Tutaj są toalety. Tory się kończą. W miejscu były toalety, kolejki. Nie trzeba.
łazienka. Ktoś tu jakiegoś zwierza namalował lub nie zwierza. Tak, jesteśmy w toaletach przy dworcu. Tak, tutaj oryginalny napis Rauchen Verboten. Po drugiej stronie też jest. I tu były toalety. Trochę tu nisko. Tutaj pewnie nie były toalety, tylko na górze. Chyba, że Niemcy byli niscy. Właśnie tutaj w kawałki rur wystają z góry, więc toalety były piętro wyżej. Tutaj jakiś baniak został. Zgadnij coś w środku. Butelki. Oczywiście. O, a tutaj koniec tego piętra. A tutaj rury, które gdzieś dalej prowadzą. A więc gdzieś tam coś pewnie jest, jeżeli rury tam prowadzą. Porcelany mi uświadczysz? No niestety. Aha, to wszedłem w jakiś korytarz i tutaj nic nie ma kompletnie. Po tamtej stronie są ciekawsze rzeczy. Jakby takie osobne. Wiesz, jakieś bardziej wydzielone, może chyba opisy? Ciekawe, przecież jesteśmy w połowie, tam po drugiej stronie też coś byliśmy, a widzimy półokrągły sufit tutaj, w tym miejscu. No cóż, Niemcy sobie mieszali w zaginieniu czasu i przestrzeni. Tutaj. O, a jedna. To tam na dole. Porcelana się uchowała. Tak, jest, porcelana. Aha, odłamki porcelany. Nie wiem, co innego pomyślałeś. Kawałki porcelany. Dobrze. Powrotem. Jestem teraz gdzieś na głównej drodze między dworcami i tu jest miejsce, w którym jest bardzo interesujące echo. Kawałeczek dalej tego echa już tam nie było, w ogóle nic nie było słychać. Natomiast tutaj jest takie wręcz trochę przerażające. O, latarka mi zdechła. Zwłaszcza przenosi ciekawie niskie. Jest dzień drugi. Dzisiaj zaczęliśmy od pancerwerka, może być obserwacyjnego. Jesteśmy pod kopułą. W zasadzie on ma tylko jedną kopułę. I co najważniejsze, nie ma normalnego wyjścia na zewnątrz. Jedyne wyjście, którym weszliśmy, to wyjście ewakuacyjne. Połączenia z systemem na dole też wygodnego nie ma, ponieważ jest szyb tylko, ale bez klatki schodowej. Natomiast tutaj no, trochę rzadziej ludzie wchodzą, co też widać po wyposażeniu. Pozostawały jeszcze takie gdzieś tutaj resztki pomostu w kopule, rury, dużo drzwi zostało, praktycznie chyba wszystkie drzwi. Nie dało się tego wynieść po prostu.
następnym wejściem. Wchodzimy aktualnie na najniższy poziom. Za chwilę zejdziemy, żeby zobaczyć szyb. Tutaj takie małe szybiki. Połączenie prawdopodobnie windą było z magazynu do pomieszczeń przy kopule. Tutaj uważaj, bo już szyb jest. Mogę zaraz uczuć chłód. Drzwi dzielone. I jest szyb. Byliśmy wczoraj tam na dole. Dzisiaj jesteśmy na górze. Jest tam dwie plakietki, jakby ktoś chciał zjeżdżać. I tutaj jest nasze wyjście ewakuacyjne. Kto idzie pierwszy? Nie bardzo nie mogę tylko podejść na... Jakoś musisz podskoczyć, za chwilę cię podsadzę zaraz, jak nie poradzisz. Ale podskoczyłem. O, jestem w wyjściu ewakuacyjnym. Mały szybik z drabinką. Za chwilę będę nim wchodził do góry. I tak to wygląda na powierzchni. Kępa jakichś bardzo gęstych, nieprzebytych chaszczy. Tu jest wejście do pancerwerka. Tutaj jest kopuła. I bardzo ładny widok jest dookoła. Tutaj nie na darmo postawili bunkier obserwacyjny w takim miejscu. No, gdyby tych chaszczy nie było, byłby lepszy widok, ale i tak jest nieźle. No przejdź. To będzie na tyle tutaj. Jeszcze tylko pokażę te nieprzebyte chaszcze dookoła. Kopuły. I będziemy się udawać już w kierunku kolejnego pancerwerka, już do systemu wejścia. No witam. Znajdujemy się w lesie przy głównym odwodnieniu systemu. Za chwilę będziemy nim wchodzić do środka. Jest to odcinek około 200 metrów niewielkiego korytarza, w którym trzeba iść no dość schylonym. Pomoce naukowe. Pomoce naukowe. Gdzieś tutaj? Tak, gdzieś tam. Zgadza się. Troszeczkę wody tutaj płynie, wiadomo, odwodnienie, jak sama nazwa wskazuje. No jeszcze działa jakoś. Tu mamy taką tamę na pół wysokości, natomiast dalej ten no, dosyć długi, 200-metrowy chodnik. Czujemy zimny powiew ze środka. O, może uda mi się przejść, nie zdejmując plecaka i nie niosąc go na brzuchu, tylko na plecach. Najpierw muszę pokonać tamę. Odłożę na chwilę kamerę. I będę przełaził. Z plecakiem nie jest to takie łatwe, ale jakoś chyba dam radę. Nie mam wyjścia. Ok, jestem drugi. Można jakoś iść z plecakiem.
bez plecaka mógłbym trochę bardziej wyprostowany iść, co prawda, ale nie można mieć wszystkiego. Paweł już do nas przychodzi. Wiesz co? Co? Poprawię trochę im odwodnienie. Żeby lepiej leciało? Tak, żeby lepiej leciało. Ten syf, co tu zalega, na bok zdejmę. Teraz też woda lepiej płynie. Im więcej stąd zabierzemy, tym bardziej sucho będzie pod ziemią. Dobra, może tutaj się czułem za bardzo, ale nie. O, dobra, trochę lepiej. Ruszamy do przodu. Wody jest mniej więcej po kostki. Wysokość około 1,20 m. Ale dostatecznie szeroko, żeby się czuć swobodnie. Ale plecakiem trochę szuram. No tak, trzeba być bardziej schylonym niż bez plecaka. A woda chłodna. Wymrożona. Że nie musiałeś wychodzić tamtym drugim odwodnieniem. No. Ale tamto jest krótsze. No i? Przywykłem do posiadania kasku. I przywalam głową ciągle. Jak tam daleko jeszcze? Zobaczymy coś? Jak na razie nie widzę, nie słychu. Tak, jak na razie nie widzę, nie słychu. Końca. Ale słychać echo. Chyba widzę koniec, jaką ścianę tam na samym końcu. Tam była ściana, trzeba się wspiąć na coś. No, zaraz pójdę, tylko chwilę właśnie odpoczywam. Bo to się zatrzymałem. Cienios. Żeby plecy wyprostować trochę. Dobra. Wieje chłodem. W środku trochę przyjemnie, bo powietrze stoi mniej więcej. Aha. Ale nabrałem prędkości. Byłbyś dobry w ewakuacji. Tak jakoś wygodniej mi się nogi bardziej rozkłada niż tak drobi. Może. To było takie długie? No, ale już chyba koniec. Nie mogę się doczekać, jak się wyprostuję. Tak. Moje plecy. Lepiej. Jeszcze tylko drabinka. Jesteśmy na dworcu. A przecież śmieci musieli tu zostawiać. Słychać płynącą wodę. Wpływa do odwodnienia. To przecież z całego systemu, przynajmniej z dużej części, to woda płynie właśnie tutaj. Jesteśmy na dworcu. Nie pamiętam, chyba A62. Tutaj kawałek dalej się kończy, dając ładne echo. To jest ściana. Jakieś wnęki jeszcze po bokach. Niewielkie.
To było też wyjście ewakuacyjne. A w tamtą stronę będziemy szli za chwilę. Idziemy sobie tunelem. Tam kawałek wcześniej płynąca woda wpadła do studzienki, która jeszcze była drożna. Słychać nawet wpadającą tam wodę. Po prostu jeszcze z daleka. Natomiast już jedna studzienka dalej, to woda z powrotem wypływa. Tutaj mamy studzienkę i wodę z niej wypływającą, ponieważ prawdopodobnie rura między tą studzienką a następną już drożna nie jest. A przy okazji tutaj dochodzimy do jakiegoś takiego miejsca. O, tak jakby rozwidlenie tuneli, przy czym jeden z nich jest ślepy. Tutaj mam ślepy tunel, a tutaj tunel główny. Tam kawałeczek dalej widać już identyczne rozwidlenie ślepe. To ślepe rozwidlenia, tak jak wcześniej już wspominałem, prawdopodobnie były przewidziane pod rozbudowę, dalszą rozbudowę obiektu. Nie niszcz bunkrów, proszę Cię bardzo. Idziemy sobie na północ, do najdalszego właśnie na północ obiektu, tam serwerka. Szliśmy sobie takim już trochę bardziej suchym korytarzem, ponieważ wcześniej woda spływała do studzienki. Teraz tutaj znowu studzienka jest zapchana i woda nam wybija takim ładnym gejzerem. I dalej pójdzie już dalej powierzchnią. Tutaj też z boku była ścianka, też rozwalił i piasek tam się sypie. Za ścianką widzimy jakieś drewniana też obudowa była zabite dechami. Tak zwane. No dobrze, będziemy teraz szli dalej. Już chyba niedaleko nam zostało do ostatniego pancerwerka. Jesteśmy w ostatnim pancerwerku na północy. Tutaj jest odwodnienie chwilę wcześniej, ale to za chwilę do niego przejdziemy. Zobaczymy. Po prostu rośnie drewniane, widać niedokończony jeszcze, ponieważ wystają tutaj pręty zbrojeniowe do ścianek działowych. Ogólnie trochę inną konstrukcję ma. Ponieważ od razu z chodnika weszło się do dużego magazynu, a szyb jest dalej na wprost. I za szybem znajdują się pomieszczenia socjalne. W szybie widzimy woda, stoi. Jakieś rury, kraty, inne elementy. Natomiast do góry mamy szyb z kratą. Oprócz kraty widać tutaj też jakieś kotwy. Pewnie do klatki są. Przy czym widać pręty wystające. Nie wiem, czy ktoś. Nie wiem, czy po prostu ktoś sobie nie wywiercił dziur. Bo one wyglądają tak jakoś dziwnie. Dziwne białe włóczki mają. Czy ktoś sobie nie urzucił wspinaczki po prętach na górę. No to zobacz, uderzamy na drugą stronę. No jest gruzu tyle, że chyba przejdziemy. Nie mam pojęcia. Potrzeba mi latarkę w sumie. Przydarzę mi się opierać. Pytanie, czy mogę stać na tej górze? No musisz próbować. Pomacać, czy się trzyma. Chyba tak. Dobra, już nie porównam. Dobra, może dać. Chyba da się przejść. No to idź pierwszy. Jak przejdziesz, to będę szedł za tobą. Spróbuję. Tutaj grawitacja działa w inny sposób. Czemu? Zobacz. Aha. Tutaj grawitacja się popsuła. Pa. Interesujące. No tak jak mówiłem, tu jest trochę niedokończony ten pancerwerk na dole. Do tego pomieszczenia.
Jest tutaj otwarcie na szyb. Tak, mamy szyb. Chyba tyle, jak się kończy system. Właśnie, jesteśmy najdalej na północ, jak się da, w systemie. I zaglądamy do odwodnienia. Pomieszczonko drugie. Może tam zajrzę, ale to plecak zdejmę. Masz gdzie położyć. Mam gdzie położyć. Wejdź, bo chyba masz wyższe kalosze i wejdziesz. Jakby miał wodery, to bym wszedł. Te wkładki do wodery. Wody jest sporo. To są badyle. Jeden nie staje na mnie, staje na badyle. I tam odwodnienie. Jakieś ciasne, ale pewnie da się wyjść. Zawracam. Jeszcze ci powiem. Zrobili takie mostki ładne, po których da się przejść do odwodnienia. Tylko no, chodź sobie zobacz, jak to wygląda. Ja tutaj w bok wejdę. Albo nie. Dobra, muszę wyjść. Myślałem, że wejdę w bok, ale tam jest nisko. Auć. Nadziałem się na drzwi. Dobra. Jeszcze w drodze powrotnej pokażę, jak woda wybija pięknie pomiędzy studzienkami. Wybija tak pięknie, że aż podważyło chodnik. Jesteśmy ciągle blisko tego ostatniego tankerwerku i wracamy 739. Wracamy na wozek, przy którym tam było wyjście na odwodnienie to główne. Tam zastanowimy się, czy jeszcze działamy więcej, czy już dzisiaj nie. Jak to się tam nazywa? A62. A62? Tak, ale ten, no, do Berty wracamy. A, do Berty, o coś mówi. Idziemy do Berty. Gejzer. Tutaj też mały gejzerek. I cuk. Zimny cuk. Wieje od zastrocza systemu. Dobrze, już jesteśmy z powrotem na A62. Będziemy wychodzić. Starczy łażenia na dzisiaj. Nogi już bolą. Kalosze nie służą do chodzenia takich kilometrów. Doszliśmy do odwodnienia. Tutaj woda nam ucieka w dziury. Paweł wchodzi w dziurę. I za chwilę czeka nas 200 metrów w kuckach. Z której strony? Będzie nam wiać w twarz. Aha. Będzie fajnie. Ale drabinka oryginalna. Chyba. Skąd wiesz? Wygląda na pewno. To jest wyjście ewakuacyjne. O, a rzeczywiście można. Porządnie. No to jesteśmy przed początkiem naszego ulubionego tunelu i za chwilę w nim znikamy. I to chyba będzie na tyle, jeżeli chodzi o nasz wyjazd. Może jeszcze na część komercyjną sobie pójdziemy, ale tam już chyba nic nie będziemy nagrywać. Właśnie nie wiem, czy można. No, można na pewno, ale dużo ludzi będzie. Nie będzie co gadać. No. No dobra, starczy tego dobrego. Koniec.